widzimy na ringu wszystkich przyjaciół Ricka Flaira. Teraz witamy rodzinę Nature Boya. Chyba dostarczyła najwięcej emocji. Jak dziecko rozpłakał się Ric Flair, nic dziwnego, żegna się z tym, co kochał najbardziej. Ze swoimi ukochanymi zapasami. To może wycisnąć łzy, na pewno. Kończy się pewien etap życia tego człowieka, tak wspaniały, obfitujący wiele emocji. A razem z nim kończy się pewna era, o której wspominaliśmy. Andrzeja, czy widząc to, jak Ric Flair kończy karierę, czy przypominasz sobie to, kiedy ty zakończyłeś karierę i swoje pożegnanie z zapasami? Od razu jak to zobaczyłem, to skojarzyło mi się swoje pożegnanie, gdzie to na Mistrzostwach Europy, na szczęście w Polsce, w Katowicach właśnie, żegnała mnie publiczność, wszyscy znajomi stali w kolejce z gratulacjami, z plami i też nie ukrywam, że miałem łzy wzruszenia. Także wczuwam się w rolę Ricka Flaira i jak najbardziej rozumiem to, co on w tej chwili czuje. Szkoda, była to barwna postać. No, tego pana nie mogło zabraknąć. To HBK został wybrany przez Ricka Flaira do walki na WrestleManii. To jest człowiek, który doprowadził do końca kariery Nature Boya i poniekąd zorganizował mu wspaniałe pożegnanie. Była to przecudowna walka. Nature Boy, Ric Flair kontra HBK Shawn Michaels na WrestleManii 24. Ale trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy poza ringiem się przyjaźnią. No trudno, na ringu został pokonany, ale przyjaźń między nimi będzie trwała, można powiedzieć, wiecznie. HBK Shawn Michaels na tę okazję kupił dwa piękne złote zegarki. Jeden wręczył Rickowi Flairowi z wdzięczności, że wybrał właśnie jego na tę okazję. Drugi posiada on, oba są podpisane tym właśnie wydarzeniem. Nie można by sobie wymyślić lepszego zakończenia przy tak licznej publiczności. Naprawdę można zazdrościć mu kariery, jak również zakończenia. Macie piękne zegarki, nawet pasują do siebie. Czy mikrofon nadal działa? Nie jest tyle wdzięcznych ci osób, że moglibyśmy to kontynuować całą noc, ale może lepiej niech wyjdzie każdy, kto jeszcze chce podziękować Rickowi. No i to jest to właśnie, o czym, Paweł, mówiłeś. A ja wspomniałem, że wszyscy zawodnicy, z którymi walczyłem, których spotykałem na swojej drodze w momencie kończenia kariery, przyszli mi podziękować za te wszystkie lata i tak się właśnie dzieje teraz. Jego koledzy z ringu, partnerzy, przeciwnicy, ale przede wszystkim przyjaciele w tej chwili dziękują Rickowi Flairowi. Można by powiedzieć również, że z Rickiem Flairem odchodzi pewna szkoła walki, szkoła dżentelmeńskich pojedynków. Nie to, co ci młodzi z taką agresją, którą wprowadzają do walki. Ric Flair, no można by nazwać go nawet Ric Flair, a nie Ric Flair. Dokładnie, Ric Flair, który przekornie nazywał się najbrudniejszym graczem w grze. Był jednak człowiekiem z klasą. Jest człowiekiem z klasą, chociaż nie jest już aktywnym wrestlerem. Ale przyznam, że świetnie się prezentuje w tym garniturze. Naprawdę taki przystojny, starszy pan. Publiczność dziękuję. Dziękuję Rickowi Flairowi. Skanduje jego imię i nazwisko. No nic dziwnego. Wprowadzał wiele. Widać nawet łzy wzruszenia u jego kolegów, partnerów i jakby wcześniej już mówimy, czasami przeciwników. Dokładnie. Randy Orton ocierał łzy przed chwileczką. No, tego byśmy się nie spodziewali. Hexo Jim Duggan widzimy
Z deską się pojawił charakterystyczny Sergeant Slaughter. Na ringu Greg the Hammer Valentine. Cała plejada gwiazd, które w latach 80. były tym, czym John Cena, Randy Orton, Triple H w XXI wieku. Niekończąca się kolejka mistrzów z podziękowaniami dla tego człowieka. Wspaniałe pożegnanie. Myślę, Paweł, że i również my będziemy powoli żegnać się z Rickiem Flairem po to, żeby za tydzień już wrócić do tych, którzy po prostu zostali. Po raz ostatni. Styling and Profiling. Ze Studia Company żegnają Państwa Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Tłumaczenie dialogu wykonał dla Państwa Rafał Tomasiak.